znany. Niewiele obrad, dużo turystyki. Nie, pomyliłem się. Liczę się z tym, że, proszę Państwa, uda się nam ten program, który zapisaliśmy, który jest Państwu znany, w pełni zrealizować. Udadzą się również wszystkie wycieczki, które planujemy, ciesząc się z tego, że z nami cały czas będzie Pani Justyna, znana nam, opiekująca się wieloma już naszymi wspólnymi wyjazdami. A może powitamy Panią Justynę gromkimi oklaskami. Witamy Panią Justynę. No. Ja nie robię zdjęć. Ja nie robię zdjęć, tylko robię filmik, który później chcę skleić cały. Taki i... Kierowcę na drogę, którą chcemy jechać. Chcemy pojechać przez Bielsko-Białą, przez Kalwarię Zebrzydowską, koło Wadowic. My jedziemy właśnie w rejony, gdzie ta rzeka bierze, skąd bierze swój początek, czyli spod Baraniej Góry, czyli szczytu położonego, który historycznie związany jest z kultem świętego Stanisława, biskupa męczennika, dlatego że tutaj właśnie w tej stronie mijamy wieżę w tej chwili sanktuarium Miłosierdzia Bożego, którego Jan Paweł II pięknych architektonicznych zdarzeń, które tutaj mamy do czynienia, właśnie klasztor Kalwarii Zebrzydowskiej, Marię Pasławską i sanktuaria, które tam są charakterystyczne. A tutaj w tym domu mieszkał Jurek Lugier, jego przyjaciel żydowski, który jeszcze do dzisiaj żyje w Rzymie. Ten dom należał, w którym my, moja rodzina mieszka, do państwa Bałamutów. Powiada papież, to byli Żydzi. Już chyba nie żyją. Nie wiem, co się z nimi stało. Już prawdopodobnie nie żyją. Tłum oszalał, krzyczał, chodźmy na kremówki. Później, jak to ta cała historia się skończyła, do dzisiaj kremówki to razy tutaj, czwarty raz, w 2002 roku. Idziemy na kremówki, idziemy na kremówki. Chcecie? No, oczywiście. A co to Bronkowi do rynku wjechać? To pod kościół Mariacki chciał podjechać. Bronek, jedziemy? Jedziemy! Ile mamy czasu? Ale jak chcecie na kremówki, to tylko Was mogę zaprowadzić w jedno miejsce. Ja tam nie mam udziału w żadnych procentach sprzedanych, ale to jest z tyłu Jana Pawła II w piwnicach. I ten dom kiedyś był pomocą społeczną. I Karol Wojtyła wspomina, że kiedy mama mu zmarła, to chodził z ojcem do... Tam była stołówka taka, jak dzisiaj pomoc społeczna, czy coś takiego, że te obiady za darmo wydają. I właśnie tam, wtedy jeszcze nie było brata Alberta. I tam on chodził właśnie z ojcem na obiady takie dotowane przez miasto. Witam, witam.
Serdecznie witam tutaj na parkiecie, można się pokołysać, można pośpiewać. Ja postaram się Państwu na bieżąco przekazywać. Który sypięto, zrób to dobrze, żeby mi później nie zostało, że spieprzyłeś robotę, bo mi napiszą, no i tak.
A wszystko by czarne oczy, gdybym ja je miał. Odważnie! Te czarne, cudne oczy, ta serce duszę mi dał. Ja cały czas. Zabawi dole, nie? Ale dlaczego oni ustronianką tutaj tak leją? Te skocznie. Jezus Maria, ja bym już umarła. Bo teraz się rozkaczał, wiesz? Jezus, jak to... Tak, jest tak. Mgła opadła. Tak. Biały. Biały jaszczur. Czekaj, bo czarny. Ale go wziął na. Góra to ma 1000. Lepszy! A inne to mają 600. A tutaj to jest tam niższe. No dobrze, to będziemy to oglądać później. Przejdziesz w pokój. Tak, tak. To ciekawe będzie. Dzięki. Czterech ich jest. Już dopiero stąd wysyła. Synchronizowała. Przejść na drugą stronę. Po prawej stronie. Ukształtowanie naturalne terenu, jak ta Wisła, to się trzeba wyobrazić, przez miliony lat wyżłobiła tą dolinę, nie? Bo ta Wisełka, co tutaj teraz płynie, no dobrze, ale zobaczcie, że to jest wyżłobione już w górę, nie?
Trzeba mieć troszeczkę, żeby sobie wyobrazić, jaka woda działa przez miliony lat, nie? No, bo to nasze życie jest tylko chwilą. Świat jest na miliony lat. No, także to ukształtowanie. Tu mamy świetnie zachowaną układ właśnie doliny rzeki. Dlatego nie wolno naruszać. Trzeba mieć szacunek do wody. Sam Komorowski bardzo lubi tu przyjeżdżać, zresztą... Zdjęcie poprosili, halo. Ale Jestem jak nie mam na to jest chyba.